Okresowe posty są świetnym narzędziem, czy to do odchudzania, czy to do polepszania zdrowia. O korzyściach intermittent fasting mówiłem w innym filmie, podlinkuję go w opisie filmu. Ja nie powiem wam dziś o korzyściach, powiem wam, jak radzić sobie z głodem, żeby korzystać z tych niesamowitych efektów intermittent fasting. Dlatego w tym filmie podam wam aż 8 porad na to, aby radzić sobie z głodem, stosując intermittent fasting. Po pierwsze, wysypiaj się. Optymalny czas snu jest to 7,5-8,5 godziny. Aczkolwiek zawsze mogą być od tego wyjątki. Natomiast większość populacji potrzebuje tyle godzin snu, tak aby prawidłowo się zregenerować. Niedobór snu powoduje głód i zachcianki. Dlatego jeżeli nie będziecie mieli dobrego, jakościowego snu, no to po prostu będziecie chodzili głodni. Pokazują to badania naukowe, że nawet gdy będziemy spali przez jedną noc, jedną godzinę mniej, to spowoduje większy poziom hormonu greliny. Jest to hormon głodu, a więc będziemy bardziej głodni tego dnia. Ponadto badania wykazały, że gdy nie dosypiamy, podejmujemy gorsze decyzje żywieniowe, a więc jesteśmy bardziej skłonni do tego, aby wybierać przetworzone jedzenie, co może powodować, że będziemy jedli więcej. Dlatego zadbajcie o sen. Nagrałem na ten temat nawet film. Odnosik do niego znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Drugą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest jedzenie więcej błonnika. I tu znowu liczne badania naukowe pokazują, że jedzenie błonnika zwiększa sytość posiłków. Wiecie, tu nie chodzi teraz, żeby kupować jakiś błonnik typu babka jadowata i dosypywać do każdego posiłku. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, aby jeść więcej produktów, które zawierają ten błonnik. Czyli owoce, warzywa, strączki, warzywa skrobiowe. Jedzenie tych rzeczy spowoduje, że wasze posiłki będą bardziej sycące. Co spowoduje, że będziecie chodzili mniej głodni. Czyli znowu wracamy do podstaw. Nasza dieta musi być nisko przetworzona. Trzecia rzecz, jaką możesz zrobić, jest zwiększenie podaży kalorycznej. Wiele osób, stosując okna żywieniowe, nie dojada tych kalorii. Weźmy tutaj takiego mężczyznę, którego zapotrzebowanie wynosi 3000 kalorii. I taka osoba wybiera protokół 24, czyli 20 godzin postu i 4 godziny okna żywieniowego. I teraz taka osoba musi zjeść 3000 kalorii w 4 godziny. Z doświadczenia widzę, że takie osoby nie są w stanie zjeść 3000 kalorii w 4 godziny, co może spowodować długoterminowo niedobory kaloryczne po prostu. Gdy taka osoba zaczyna liczyć te kalorie, się okazuje, że je 1800, 2000, czyli o ponad 1000 kalorii mniej niż potrzebuje, a więc organizm będzie się domagał energii. Jeżeli czujesz głód podczas stosowania intermittent fasting, zobacz, ile jesz tych kalorii. Zobacz, czy jesz odpowiednią ilość. Jeżeli nie, nie bój się dodać tych kalorii, bo na dłuższą metę to może spowodować adaptacje metaboliczne, czyli nasz popularny, wolny metabolizm. Czwartą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zwiększenie podaży białka. I tu znowu mamy podobny schemat. Mamy krótkie okno żywieniowe, a mamy do zjedzenia na przykład 150 gram białka. No to teraz wyobraźcie sobie, że musicie zjeść 700 gram piersi z kurczaka w 4 godziny. Dla wielu osób może być to nierealne do zrobienia. Niestety niedojadanie białka podczas stosowania intermittent fasting jest częstym błędem. I tu głównie chodzi o krótsze okna żywieniowe, takie jak OMAD, czyli jeden posiłek dziennie, 24 czy też 18-6. W krótkim oknie żywieniowym ciężko jest zjeść dużą ilość białka. Białko cechuje się największą sytością spośród wszystkich makroskładników. Dlatego sprawdź swoją dietę pod kątem ilości spożywanego białka, gdyż jednym z objawów niedoborów białka jest głód. Jeżeli nie jesteś w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości białka z produktów nieprzetworzonych w swoim oknie żywieniowym, spróbuj odżywki białkowej. Jest to łatwy i prosty sposób na dostarczenie białka, jeżeli go brakuje w twojej diecie. Oczywiście najlepiej jest to zrobić z produktów nieprzetworzonych. Jeżeli nie chcesz spożywać odżywki białkowej, możesz przejść do punktu 5. A piątym sposobem na radzenie sobie z głodem podczas intermittent fasting jest przedłużenie okna żywieniowego. Większość osób je coś przez cały dzień
zaczyna tuż po przebudzeniu, a kończy tuż przed snem. Gdy jemy codziennie przez 14 godzin i nagle rzucamy się na 8-godzinne okno żywieniowe, no to może to być szok dla naszego organizmu. I pomimo spożycia dużych ilości kalorii, możemy czuć głód podczas okresu postu, gdyż po prostu nie jesteśmy jeszcze zaadaptowani. Dlatego jeżeli nie mieliście styczności z żadnym rodzajem postów, zacznijcie od 12 godzin. Nie rzucajcie się od razu na 8, czy na 6, czy broń Boże na jeden posiłek dzienny. Dajcie sobie czas, zacznijcie sobie od 12-12, potem wejdźcie na 14-10 i tak dalej, spokojnie, powoli. Z doświadczenia widzę, że ten sposób się sprawdza, gdyż nasz organizm ma czas na adaptację. A druga sprawa, wydłużenie okna żywieniowego może spowodować, że będziemy mogli zjeść więcej błonnika, więcej kalorii, więcej białka, czyli wszystkie punkty, które wcześniej omówiłem. Co może spowodować? Ogólnie mniejszy głód. Oczywiście, jeżeli chcecie schudnąć, pamiętajcie o deficycie kalorycznym, bo on jest niezbędny do tego, abyście schudli. Szóstym sposobem na zmniejszenie głodu jest to aktywność fizyczna. Czy to rower, czy to spacer, czy to trening. Co tu mam dużo mówić? Wpływa na wszystko. Oczywiście wpływa pozytywnie. I nie chodzi mi tutaj o 7 treningów dziennie. Chodzi mi o aktywność fizyczną. Poruszanie się, tak? Powoduje mniejszy głód. Ponadto pomaga nam się szybciej zaadaptować do stanu ketozy. Gdy pościmy, korzystamy z energii z kwasów tłuszczowych. Ponadto, gdy się ruszamy, jesteśmy zajęci. Nie myślimy o jedzeniu. Dlatego, gdy czujecie głód podczas postu, wyjdźcie na spacer. Zobaczycie, jak po pewnym czasie wam głód zniknie. Nie, i to nie jest magia. Siódmym sposobem na głód podczas postu jest dbanie o nawodnienie i elektrolity. Często głód mylimy z pragnieniem. Gdy jesteśmy odwodnieni, chce nam się pić, ale również możemy być z tego powodu głodni. Dlatego, jeżeli czujecie głód, weźcie szklankę wody, wypijcie ją i do tego weźcie szczyptę soli. Jeżeli nie lubicie smaku soli, weźcie kapsułki jednogramowe, nałóżcie tam 1 gram soli i połknijcie taką kapsułkę. W większości przypadków głód powinien minąć. To jest chyba najczęstszy powód, dlaczego jesteśmy głodni podczas postu. Właśnie brak dobrego nawodnienia. W większości przypadków jest tak, że po wypiciu wody i po spożyciu odrobiny soli głód znika. I wtedy możecie pościć, ile chcecie. Ósmym sposobem na radzenie sobie z głodem podczas okresu postu jest wypicie kawy lub herbaty. To są napoje, które działają świetnie jako supresanty apetytu. Odpowiada to głównie działanie kofeiny. W zwykłej herbacie czy w zielonej herbacie też mamy kofeinę, tylko pod inną nazwą. Mateina, teina to jest kofeina, tylko że pod inną nazwą. A więc wypicie takich napojów może wam pomóc skutecznie zabić głód. Tylko nie przesadzajcie z nimi. Zbyt dużo kawy lub herbaty może was odwodnić, a więc przez to będziecie mogli czuć głód. Kawa sama w sobie nie odwadnia, natomiast gdy z nią przesadzicie, to może. To samo tyczy się z herbatą, z yerba mate, czy nawet z wodą. Gdy wypijecie za dużo wody, możecie się odwodnić. No i też nie pijcie napoi z kofeiną zbyt późno, bo potem nie będziecie mogli spać. Napisz w komentarzu, jak ty radzisz sobie z głodem podczas okresu postu. Moim najlepszym sposobem to jest właśnie szczypta soli i wypicie szklanki wody. Głód znika praktycznie natychmiastowo.